Oficjalnie otwarto drogę numer 668 w miejscowości Mścichy. Remont nawierzchni wyniósł prawie 2,5 miliona złotych, a odcinek poddany renowacji wynosi niespełna 3 kilometry. To bardzo ważne, aby wspierać takie inwestycje, ponieważ poprawia to jakość życia mieszkańców. Droga wojewódzka o znaczeniu regionalnym, można powiedzieć, ale w tym przypadku to również droga dla turystów, dla rolników indywidualnych, dla firm, która ułatwia życie. Po pierwsze, będzie bardzo bezpieczna, będzie komfortowa i będzie służyła na pewno dobrze mieszkańcom, bo na tym nam bardzo zależy. W ostatnich latach dużo wagę kładziemy dla rozwoju infrastruktury drogowej i myślę, że to widać na naszym województwie. Szczególnie ta droga, która była od lat bardzo zdegradowana, jest, można powiedzieć, już teraz bardzo dobra, przejezdna, bezpieczna i służy dobrze dla mieszkańców. Jest to droga, którą uczęszcza wiele osób, nie tylko mieszkańców, ale również turystów z Polski czy z zagranicy. Ten odcinek nie był wizytówką regionu. Został poprawiony standard drogi przede wszystkim, czyli bezpieczeństwo. Kolejna rzecz, jest to droga wojewódzka, która była zapomniana przez poprzedników. Kolejna rzecz, to jest z drogi 65 najbliższy dojazd do Łomży. Odcinek, który został wyremontowany, to między innymi jedyny dojazd do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ta droga była w opłakanym stanie, ona 40 lat nie była remontowana, były to głównie wyboje, także ludzie z tej drogi korzystali bardzo rzadko, nie chcieli tą drogą jeździć, omijali tą drogę, ale to co powiedziałem wcześniej, że po wyremontowaniu pewnego odcinka widać, że z tej drogi korzysta coraz więcej mieszkańców i myślę, że pozostało nam do wyremontowania na drodze Łomża-Osowiec odcinek około 3 km drogi i myślę, że w następnym roku ta droga będzie już w 100% wyremontowana. Renowacja drogi numer 668 w miejscowości Mścichy była również wyczekiwana przez mieszkańców. Bardzo się cieszę z tej drogi. Potrzebna jest dlatego, że ułatwia ludziom życie. W ramach przedmiotowego zadania zostały wyremontowane istniejące zjazdy oraz wykonane roboty towarzyszące. Wykonanie wyżej wymienionego zadania w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podwyższyło poziom komfortu podróżnych. Sejmik Województwa Podlaskiego już pod koniec czerwca tego roku przyjął uchwałę o przyznaniu dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Pomoc finansową z budżetu województwa otrzymało 110 podlaskich samorządów. Druhowie ochotnicy dbają o życie, zdrowie i mienie mieszkańców swoich gmin. Są także nieocenionymi uczestnikami życia społecznego. W starostwie powiatowym w Grajewie wicemarszałek Marek Olbryś wspólnie z Wandą Mieczkowską, radną wojewódzką, przekazali samorządowcom i przedstawicielom ochotniczych straży pożarnych symboliczne czeki z dotacjami. Dla nas to jest olbrzymi honor przeznaczać pieniądze na ratowanie życia ludzkiego, na ratowanie dobytku, ale przede wszystkim też za dobre nastawienie ochotniczej straży pożarnej w stosunku do swoich mieszkańców, bo tak naprawdę ochotnicza straż pożarna pomaga drugiemu człowiekowi i za to dzisiaj dziękowaliśmy, a te symboliczne czeki, które dzisiaj wręczyliśmy, na pewno będą ułatwiać pracę dla OSP, a przede wszystkim, żeby było takim zabezpieczeniem, ta kwota dzisiejsza to blisko 200 tysięcy złotych przeznaczona na powiat grajewski. Rekordowe dofinansowanie w powiecie grajewskim, bo aż 57 tysięcy złotych, otrzymała Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Grajewie. Mamy różne potrzeby, oczywiście oprzyrządowanie, doposażenie wozu Ochotniczej Straży Pożarnej, a chciałem przypomnieć, że my jesteśmy miastem, w którym Ochotnicza Straż Pożarna jest jedną z nielicznych takich miast, gdzie w powiatach czy też w miastach powiatowych są państwowe straże pożarne. Więc potrzeb mamy bardzo dużo. Oczywiście już prawie wydajemy te pieniądze, bo na 60 tysięcy kontrakt za chwilkę, ale każdy tysiąc dla nas jest ważny. Tym bardziej też, że nasza Ochotnicza Straż Pożarna praktycznie zabezpiecza Grajewo, kiedy we wszystkich akcjach bierze udział Państwowa Straż Pożarna. W wiejskiej gminie Grajewo cała dotacja 39 tysięcy złotych trafi do Ochotniczej Straży Pożarnej Toczyłowo, gdzie powstaje nowa remiza i gromadzony jest sprzęt do zakupionego w ubiegłym roku pojazdu. Budujemy w tym roku nową remizę w Toczyłowie dla naszej jednostki OSP, stąd te pieniądze były dla nas wręcz zbawieniem. W Szczuczynie głównym beneficjentem będzie Ochotnicza Straż Pożarna Niedźwiadna. Czek na 23 tysiące złotych odebrał jej naczelnik. Środki, które otrzymaliśmy, będą przeznaczone na zakup umundurowania typu Nomex, oczywiście do tego też hełmy,
rękawice i buty specjalne. To jest wyposażenie strażaka. Część natomiast środków będzie przeznaczona na zakup drobnego sprzętu. W mieście i gminie Rajgród za kwotę 28 500 zł zakupione zostaną nowe mundury, które trafią do jednostek w Bełdzie, Rajgrodzie, Rydzewie, Mieczach i Woźnej Wsi. Przyznane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup umundurowania dla strażaków, wszystkich w sumie naszych jednostek ochotniczych straży pożarnych. Gmina Radziłów otrzymane wsparcie przeznaczy na jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Radziłów, Klimaszewnica, Słucz i Glinki. 20 500 zł gmina Wąsosz przeznaczy w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Wąsosz, Żebry i Ławsk na bieżące potrzeby, remonty i naprawy. Podczas spotkania w starostwie obecny był także komendant Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, młodszy brygadier Andrzej Beczko, który od 15 lat jest także prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Monikach. Środki płyną bardzo dużo. Jesteśmy bardzo szczęśliwi ze współpracy z naszym samorządem. To są kwoty niewyobrażalnie duże, bo 4 miliony to są nasze dofinansowania MSW, komendanta głównego plus samorządowców. To są naprawdę duże środki. Około 6 nowych samochodów w tym krótkim czasie. Tegoroczną pulę wsparcia Sejmik Województwa zaplanował pierwotnie na 2 miliony złotych. W ramach konkursu prowadzonego w terminie od 24 stycznia do 25 lutego bieżącego roku wpłynęło 111 wniosków na łączną kwotę ponad 6 milionów 100 tysięcy złotych. Przeanalizowała je komisja, która do otrzymania dotacji zarekomendowała 110 wniosków. W związku z dużym zainteresowaniem konkursem oraz faktem, że wartość dofinansowania wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków znacząco przekroczyła zaplanowaną pulę na ten cel, Sejmik podczas posiedzenia w maju zwiększył ją o 800 tysięcy złotych. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym jasny cel 2 600 000 zł z funduszy europejskich. Za te pieniądze zostanie utworzony w Białymstoku Dom Opieki dla Osób Dorosłych z zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Marszałek Artur Kosicki podpisał umowę na dotację z przedstawicielami stowarzyszenia, przewodniczącym zarządu Andrzejem Jackiem Reszutą i jego zastępcą Anną Marczak. Ten projekt jest zwieńczeniem już działań, jakie podjęło stowarzyszenie jakiś czas temu, tak, żeby ten dom opieki powstał. My jako Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, jako instytucja zarządzająca środkami europejskimi, oczywiście też staraliśmy się, jak tylko możemy, w ramach przepisów prawa pomóc, bo jest to inwestycja bardzo potrzebna, istotna z punktu widzenia właśnie pomocy osobom z niepełnosprawnościami. W ramach przedsięwzięcia zostanie rozbudowany i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynek przy ulicy Świętego Rocha 11 w Białymstoku. Będzie to kolejna inwestycja Stowarzyszenia Jasny Cel, działającego od 2000 roku. Tamtej pory, na początku jak nasze dzieci były małe, otworzyliśmy przedszkole, później kiedy dorastało, otworzyliśmy szkołę podstawową, następnie szkołę ponadpodstawową i po zakończeniu tej szkoły tą kontynuacją będzie Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla podopiecznych Stowarzyszenia Jasny Cel w budynku przy ulicy Rocha 11, który otrzymaliśmy z Zarządu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Otwarcie domu zaplanowane jest na 2024 rok. Dzienną opiekę otrzyma tam stała grupa 10 osób. Placówka będzie oferować również tzw. opiekę wytchnieniową. To forma wsparcia skierowana do opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez przejęcie od nich opieki całodobowej na 2 tygodnie. Z opieki wytchnieniowej będą mogły korzystać jednocześnie 4 osoby. Na tyle miejsc budynek nam może jedynie pozwolić, chociaż zdajemy sobie sprawę, że na pewno potrzeby są dużo większe, no ale mamy też nadzieję, że stowarzyszenie będzie dalej podejmowało wyzwania zarówno z panem marszałkiem i z miastem Białystok i uda nam się jeszcze w przyszłości stworzyć może kolejny dom. To nie pierwsze wsparcie z funduszy unijnych dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym Jasny Cel. W 2019 roku obecny zarząd przekazał 660 tysięcy złotych na termomodernizację siedziby organizacji.
17 września przypada 83. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Ten dzień, obchodzony jako Dzień Sybiraka, ma upamiętnić cywilne ofiary sowieckich deportacji w głąb ZSRR. Tradycyjnie na uroczystości upamiętniające tragiczne karty historii Polski zaprosiła Biblioteka Publiczna Gminy Łomża. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego z Padwy. Po mszy świętej parlamentarzyści, samorządowcy, także delegacje służb mundurowych i przedstawiciele różnych stowarzyszeń i organizacji złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem pamięci ofiar Sybiru przed Biblioteką Publiczną Gminy Łomża w Podgórzu. To jest bardzo trudny okres wspomnieniowy dla Polaków, dla mieszkańców tutaj Podgórza, bo stąd mieszkańcy byli w pierwszej wywózce wywiezieni. Naszą powinnością, obowiązkiem jest pamiętać o tych wydarzeniach i oddawać hołd tym wszystkim wywiezionym na Syberię, tym, którzy przeżyli, ale również tym, którzy tam zmarli na nieludzkiej ziemi. Musimy pamiętać, musimy o tym corocznie być tutaj w tym miejscu, oddawać hołd, składać kwiaty i przede wszystkim modlić się za te ofiary i za tych, którzy nas prześladowali, żeby więcej tego nie robili. Tradycyjnie upamiętnieniu cywilnych ofiar sowieckich deportacji w głąb ZSRR towarzyszyła konferencja. Tym razem jej hasło brzmiało: Sybiracy, było, nie minęło. Jak podkreśla Danuta Pieńkowska-Wolfrand, Sybir nie jest zamkniętą kartą historii, czego dziś jesteśmy świadkami. Dziś ludzie doświadczają tej samej tragedii, która kiedyś była ich udziałem. Zbliżający się Dzień Sybiraka jest dla nas zawsze dniem szczególnym, bo to jest dzień, w którym wspominamy tych, którym nie udało się wrócić z wywózek, i tych, którzy przeżyli, i tych, którzy jeszcze żyją i mogą, i są żywymi świadkami historii, która dotknęła Polaków w czasie II wojny światowej. Wydawałoby się, że już ponad 80 lat minęło od wywózek, czy temat jest nadal aktualny, bo często na różnych spotkaniach, przy różnych okolicznościach pytają nas, czy warto to ciągle przypominać, czy warto budować te znaki pamięci, te nowe pomniki, tablice, które w ostatnich 2 latach pomimo pandemii powstało na naszym terenie, ich kilka. I okazuje się, że w obliczu tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, że znowu toczy się wojna, że ludzie doświadczają tych samych tragedii, która była naszym udziałem, więc znowu są wywózki, znowu są mordy, znowu giną dzieci, giną cywile, więc osoby niezwiązane bezpośrednio z działaniem wojny. Na konferencji obecni byli przedstawiciele Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, z którego wypożyczona została wystawa, a właściwie jej część, którą w Bibliotece Publicznej Gminy Łomża również można było obejrzeć. Poświęcona jest przede wszystkim losom ponad 330 tysięcy Polaków, którzy po 17 września 1939 roku zostali deportowani decyzją władz sowieckich w głąb Związku Sowieckiego, na Syberię, do Kazachstanu, do północnych obszarów Związku Sowieckiego. Dariusz Syrnicki, pasjonat i badacz historii, wiceprezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Łomżyńskiego, opowiadał o związkach między wywózkami na Sybir, a podziemiu niepodległościowym. Temat, który jakby nie jest akcentowany, o tym się w ten sposób nie postrzega tej naszej wojennej rzeczywistości, syłek i tak dalej, ale syłki odbywały się za tak zwanego pierwszego Sowieta, czyli lata 40-41. W tym czasie na ziemi łomżyńskiej ogromne podziemie niepodległościowe już się formowało, sformowało. Te podziemie było namierzane przez NKWD. Żołnierze tego podziemia, konspiratorzy, byli wyaresztowywani. Dużo z nich już zaczęło się ukrywać, ale wiedza o nich już NKWD miało, więc ich rodziny były wywożone. I to było wbrew pozorom ogromny procent osób wywożonych na Syberię, właśnie z tego klucza. Województwo Podlaskie i Fundację Technotalenty połączył konkurs pod nazwą Pomosty Przyszłości. To wspólne przedsięwzięcie ma doceniać, aktywizować i pokazywać doskonałe przykłady współpracy środowiska naukowego i przedsiębiorców z naszego regionu. Konkurs jest skierowany do podmiotów gospodarczych, instytucji naukowych oraz wszystkich osób zainteresowanych współpracą nauki z biznesem. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, bo wreszcie będziemy mogli uhonorować, wskazać te najlepsze projekty, które są realizowane w naszym regionie, bo tak jak
już tutaj pan powiedział, no nie wszyscy o nich wiemy. Adam Walicki, prezes Fundacji Technotalenty, podkreślił, że ideą działalności fundacji, którą kieruje, jak i samego konkursu, jest bycie tam, gdzie jest potrzebna pomoc w rozwoju województwa. 8 lat temu stworzyliśmy organizację, w której po części wiele osób nie dawało szans przeżycia. Mamy 8 lat za nami. 6 konkursów Technotalent, w których uczestniczyło 1000 osób, których było zgłoszonych i ocenianych 500 oryginalnych projektów. Ktoś powie, kto uczestniczył w tym konkursie. Studenci, naukowcy i uczniowie. Konkurs ma na celu podnoszenie świadomości o korzyściach płynących ze współpracy biznesu i nauki. Jeżeli my jako spółka celowa Politechniki Białostockiej realizujemy ponad 130 projektów badawczych na rzecz przemysłu rocznie, to uwzględniając projekty, które są realizowane na Uniwersytecie w Białymstoku, na Uniwersytecie Medycznym, na samej Politechnice Białostockiej czy innych uczelniach, które są u nas w regionie, lub projekty przedsiębiorców z województwa podlaskiego, które uwzględniają współpracę z nauką spoza województwa, czyli współpracują z innymi uczelniami niż uczelniami podlaskimi, to tych projektów zakładam, że jest 1000. Najlepsze podmioty gospodarcze, instytucje naukowe oraz osoby fizyczne współpracujące z biznesem lub nauką zostaną nagrodzone statuetkami na uroczystej gali, która odbędzie się 12 grudnia w Operze i Filharmonii Podlaskiej. W konferencji uczestniczył także Marek Siergiej, przewodniczący Rady Fundacji Technotalenty oraz przedstawiciel firmy Promotech. W dobie ogromnych wzrostów cen energii, w dobie trudności z dostaniem niektórych komponentów, szczególnie jeżeli mówimy o elektronice. Te wyzwania, które stoją przed przedsiębiorstwami w celu utrzymania i sprzedaży swoich wyrobów na rynkach, czy to polskich, czy szerzej światowych, no, są wyzwaniami ogromnymi i bez współpracy z nauką nie da się tych problemów rozwiązać. Fundacja Technotalenty została powołana przez grupę właścicieli i menadżerów czołowych firm województwa podlaskiego w 2014 roku. To inicjatywa konsolidująca potencjał innowacyjnych regionalnych przedsiębiorstw oraz tworząca nowe ramy współpracy krajowej i międzynarodowej. Efektem działań fundacji ma być wzrost konkurencyjności gospodarki północno-wschodniej Polski. Województwo podlaskie od lat współpracuje z Fundacją Technotalenty, wspierając organizowane przez nią przedsięwzięcia. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 31 października. Zgłosić się można w jednej z 4 kategorii: pomost do nauki dla podmiotu gospodarczego, pomost do nauki dla osoby, pomost do biznesu dla instytucji naukowej oraz pomost do biznesu dla osoby.